Zanim może to, co najważniejsze w dzisiejszej ceremonii, chciałbym takie małe podsumowanie, resumé tego roku od poprzedniego naszego spotkania, które odbyło się na sali w Pierwszym Elo. Czyli ja w swojej ocenie takiej, być może jest to subiektywna ocena, ten rok był chyba dobrym rokiem dla oświaty, jeśli chodzi o powiat świdnicki, bo tych inwestycji przetoczyło się lub przetacza się dość sporo przez szkoły powiatowe. Warto tu wspomnieć i wszystkie ogólniaki w powiecie i wszystkie szkoły zawodowe. Tutaj ten projekt troszeczkę nie brawo idzie, ale mam nadzieję, że niebawem nastąpi przyspieszenie i będziemy zmierzać do szczęśliwego zakończenia tego projektu. Mamy termomodernizację jakby w następstwie ubiegłorocznego remontu w internacie w Mechaniku. Mamy termomodernizację tego obiektu. Mam nadzieję, że po tej inwestycji i po małej kosmetyce, którą planujemy w roku przyszłym, ten obiekt, w ogóle cały kompleks nabierze już naprawdę takiego wyglądu, na jaki zasługuje. Przy okazji kończymy również tą termomodernizację hali CKZ-u, więc to wszystko, co jest zlokalizowane na ulicy Sikorskiego, naprawdę pięknie. Poza tym termomodernizacja szkoły specjalnej w Świebodzicach, również już przedsięwzięcie praktycznie na ukończeniu. Wszystko to, co związane było z projektem, zostało ukończone. Pozostaje tylko kosmetyka z zewnątrz. Nie będę tutaj wspominał kwestii remontowych, choć do takiego dużego remontu na pewno zaliczyć należy już dokończenie tego nieszczęsnego centralnego ogrzewania w budowlance, który to proces trwał 2 lata, ale jesteśmy już na szczęśliwym finiszu. No, nie sposób nie wspomnieć, jeśli mówię tu o szkole budowlano-elektrycznej, o boisku, które w tym roku udało się wykonać. No, kompleks taki, jakiego nie mamy przy żadnej szkole powiatowej. Także tutaj